Witam serdecznie. Staszek Niezależnie, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Maciejewski. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Były poseł w 2019 roku, w wyborach startował Pan, ale już bez powodzenia. Natomiast w 2011 roku zaczął Pan budować struktury Solidarnej Polski. Dobrze to przypominam sobie? Nie. 2012. 12, przepraszam. No właśnie, i co jest tą Solidarną Polską w Radomsku? Jest czy jej? Nie wiem, nie wiem. Ja po prostu wtedy w 2011 roku również kandydowałem bez powodzenia i wówczas myślałem, że sobie już dam spokój. Zresztą polityka nigdy nie była priorytetem w moim życiu. Ale ponieważ wtedy się tak złożyło, że powstał klub, najpierw koło, później klub Solidarnej Polski, to kolega, jeden z kolegów, który był odpowiedzialny za struktury w Polsce, poprosił mi, Krzysiek, słuchaj, masz tutaj na pewno dosyć dobre rozeznanie, żebyś nam nie pomógł zbudować struktur Solidarnej Polski. No i ja po jakimś tam zastanowieniu się wiedziałem, że to są ludzie z jednego ugrupowania politycznego. No i pomyślałem sobie, że chwilowe niepokoje i nieporozumienia na szczycie, one i tak kiedyś po prostu ucichną. Natomiast szkoda by było stracić tych ludzi, którzy uciekają. I zdecydowałem się im pobudować struktury Solidarnej Polski. A to są teraz czy nie ma? Nie interesuje tego pana? Nie, kompletnie. Nie. No ja nie jestem w Solidarnej Polsce. Jest już pan teraz na politycznej emeryturze? Ja nie byłem w Solidarnej Polsce. Nie, ale w ogóle pytam. Nie? Myślę, że teraz. Tak. To znaczy, ja chciałbym sobie trochę odpocząć. Patrzeć na wszystko z pewnym dystansem, ale niekoniecznie koledzy politycy dają mi spokój. Ale wie pan, dlaczego dzisiaj pana zaprosiłem? Bo w pewnym stopniu został pan wywołany do tablicy przez radną powiatową Urszulę Purole, która złożyła rezygnację z członkostwa w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości. W wywiadzie, którego udzieliła gazecie Radomszczańskiej, powiedziała, że to już nie jest ta partia Prawo i Sprawiedliwość, która z panem zakładała, że jest rozczarowana. Głębiej tego nie komentowała. Tak jest czy nie? Też pan by podzielał, że ta partia teraz to nie jest ta, którą pan zakładał? No zdecydowanie tak. No to jaka to w tym względzie myślę, że pani Urszula ma dużo racji. Panie redaktorze, wystarczy powiedzieć taką rzecz. Jeśli jeszcze za czasów mojej aktywnej działalności politycznej, prawda? A pani prezydent Milczanowska wtedy pełniła urząd prezydencki Radomska. Trzeba się zastanowić, ja nie będę tego oczywiście oceniał ani komentował, ale zastanowić się każdy powinien, dlaczego nigdy nie doszło do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. No, ugrupowania pani Milczanowskiej. Doszło teraz. Ale trzeba się zastanowić, dlaczego. W związku z powyższym, te idee, które były wtedy, jej nie odpowiadały. Ja sądzę, że bardzo chętnie bym zaprosił do przeczytania manifestu politycznego. Ja go mam. Mam ten egzemplarz. Zapomniałem przynieść, bym przywiózł. I dobrze byłoby, żeby ci ludzie, którzy dzisiaj reprezentują Partię Prawo i Sprawiedliwość, przeczytali sobie założenia. Myślę, że żadna osoba, która dzisiaj reprezentuje tę strukturę polityczną w Radomsku, powtarzam, nie zna treści tego manifestu politycznego. Ja byłem w zarządzie głównym. Ja to od samego początku, nie kto inny jak sam. Dobrze, co się panu teraz nie podoba w tych strukturach? Co się panu nie podoba teraz w pracy Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, w samorządzie miejskim, w samorządzie powiatowym? No bo jakby nie było, pamięta pan taką, to była nazywana księżycowa koalicja Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin i no Samoobrona. To jakby pan teraz określił taką koalicję Prawo i Sprawiedliwość, RDR i Wspólny Samorząd w Radomsku? Też to kiedyś było nie do pomyślenia chyba, nie? Mnie się wydaje, że koalicje na szczeblu państwowym zupełnie podlegają innym uzgodnieniom niż na szczeblu samorządowym. Zdecydowanie. I tam są zupełnie inne relacje. Na szczeblu samorządowym trudno jest wygrać z taką większością, że można samemu decydować o losach danej gminy, danego miasta i w związku z tym potrzebne są koalicje, czasem rzeczywiście dziwaczne. Niemniej jednak, ja pamiętam doskonale czasy, początki mojej działalności, kiedy to był bodajże 2005-2007, kiedy
ja jako członek Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości, myśmy wtedy podjęli decyzję, że z każdym można koalicję podejmować, nigdy w życiu z SLD i Samoobroną. W momencie, kiedy okazało się, że no, albo trzeba skrócić kadencję, albo ratować i dalej spróbować rządzić. Na kolejnym spotkaniu Zarządu Głównego podjęliśmy decyzję, w porządku, no, decydujemy się na to, żeby z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną jednak, mimo że wcześniej zdecydowaliśmy się, żeby takiego koalicji nie robić. Ulegliśmy. No, okazało się, że to też nie był najlepszy wybór. Niech pan mi skomentuje teraz tą koalicję, która w mieście jest. Na dwóch przeciwległych biegunach politycznych Anna Milczanowska, Jarosław Ferenc podpisują. Czym to było podyktowane? Nie mam pojęcia. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Śledzę troszeczkę to, co się dzieje, ale nie aż tak dobrze, żeby móc wiarygodną opinię przedstawić w tej dziedzinie. Ja obawiam się jednak, że tutaj grają zupełnie inne wartości. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Zupełnie inne wartości, być może. Nie zawsze ludzie się potrafią dogadać. Ja powiem tak. Ja zawsze uważałem, że do partii politycznej, jakiejkolwiek organizacji, to się wnosi coś. Nie oczekuje się żadnych profitów z tego tytułu. Stąd też bardzo trudno było niektórym to zrozumieć i finansować na przykład z własnej kieszeni. Ja działalność polityczną finansowałem z własnej kieszeni. Ja nie brałem uposażenia poselskiego. Zrezygnowałem z tych, jak dla niektórych, olbrzymich pieniędzy. Prawda? I takich ludzi przypuszczam, że jest niewielu, żeby dzisiaj Rada Miasta zrezygnowała i próbowała pracować dla społeczności miejskiej. Nie, wie pan, to już teraz pan mówi jakiś science fiction. Ale nie science fiction. W obecnej rzeczywistości. No tak, ale ja sądzę, że tak powinno to być, bo to jest przecież praca służebna. Ludzie wybierają nas do władz. W związku z powyższym trzeba coś od siebie dać. A tymczasem pewnie widzimy, sobie, co mamy. Sobie no, widzimy, podnosi i o 60% na przykład. No tu też mógłbym powiedzieć coś niepopularnego. Bardzo proszę. Ja nie brałem uposażenia poselskiego. W związku z powyższym mogę śmiało powiedzieć, uposażenie poselskie jest beznadziejnie niskie. Wszystkie grupy społeczne i zawodowe zawsze pobierały, coraz to wyższe miały wynagrodzenie, łącznie z 13 pensjami. Posłowie nawet, oczywiście najczęściej tak się działo przed wyborami, żeby pochwalić się, żeby się przymilić wyborcom, to nawet sobie 13 pensję. Jest to chyba jedyna grupa społeczna, która nawet 13 pensji nie bierze. A więc na dzisiaj nawet emeryci. Ale ma inne pieniądze. Nie ma żadnych. Inne. Nie ma. Nie ma żadnych innych pieniędzy. Mogę śmiało powiedzieć, bo przecież byłem tam. W tej polityce się kręcę 20 lat. W związku z powyższym mam coś na ten temat do powiedzenia. Tu byśmy dyskutowali, ale spuśćmy zasłonę milczenia. Mam kolejne pytanie. Jak pan odebrał słowa prezydenta Rzeczypospolitej, który powiedział, że absolutnie jest przeciw obowiązkowym szczepieniom na COVID-19? Tak, na COVID-19. Ja sądzę, że to jest dobre podejście do sprawy. Tym bardziej, że jak pan zauważył, i nie tylko pan, wszyscy zauważyliśmy, że ludzie zaczęli dyskutować na temat, czym się chcą szczepić, a czym nie. Nie dyskutują na tematy obowiązkowych szczepień. Jak dzieci się rodzą, bo obowiązkowo się muszą szczepić na takie czy inne rzeczy. Przyjmują to po prostu spokojnie, tak? Dzisiaj wytoczyła się dyskusja wielka, jaką, jeśli już, to jaką szczepionką i czy te szczepionki są zdrowe dla człowieka, czy też nie. Już nie chcę podejrzewać o to, że to jest zamach na życie człowieka, że jakieś tam zmiany biologiczne, genetyczne próbują nam wcisnąć poprzez tę szczepionkę. Ale przecież no, ja nie lubię dyskutować na tematy, na których się nie znam. I jeśli mówią ludzie uznani, to w świecie nauki, że należy to robić, no to wydaje mi się, że trzeba to robić. My
ufamy lekarzom na co dzień, idziemy do apteki, nie tylko lekarzom, idziemy do zieleniaka, kupujemy włoszczyznę z myślą, że to nie jest trujące, że to nie ma tam żadnej chemii, nic. Pan mówi, że w pewnym stopniu tą wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy odkłada pan jakby na półkę, bo widzę, że nie chce pan konkretnie... Uważam, że to jest dobre stanowisko. No to jest tak jakby w kontrze do wypowiedzi ministra zdrowia Niedzielskiego, który powiedział, że niektóre grupy zawodowe powinny obowiązkowo się zaszczepić. Pan prezydent odpowiedział, że ogólnie, że odnosząc się do wszystkich mieszkańców, wszystkich obywateli Polski. Natomiast poszczególne ekipy, ja akurat jestem w tej szczęśliwej, nieszczęśliwej sytuacji, że moja żona jest lekarzem. Na emeryturze co prawda, ale były takie sytuacje, że było niewielu lekarzy. I moja żona na co dzień była w kontakcie bezpośrednim z ludźmi, którzy chorowali na COVID-19. Więc ja jestem zaszczepiony. No właśnie, miałem to zapytać, bo pytałem w jednej z rozmów. Nie zastanawiając się nawet nad tym, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, uważam, że słuszne. Ponieważ, powtarzam jeszcze raz, ja nie mam takiej wiedzy, żeby móc dyskutować na temat tej czy innej szczepionki. Po prostu nie mam. Dlatego uważam, moja żona się zaszczepiła najpierw, ponieważ jestem mężem pani ale doktor. Musiała żona namawiać? Czy nie zadzwoniła. Oj Boże, kochany, żona musi namawiać. No panie redaktor, przychodź tu i będziesz szczepiony, jak wiele innych rzeczy, idź po zakupy. Prawda? Boże, kochany, to są ważniejsze rzeczy w życiu niż takie, prawda? Nie, bo cały czas się zastanawiam, czy to, bo taka wypowiedź Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, to tak jakby powiedział, że nie mogą być obowiązkowe, a jestem nie, za... Nie, powiedział nie mogą. Nie powiedział. Powiedział, że jest za tym, żeby nie były obowiązkowe. Tak, ale nie podejmował decyzji. Wtedy, jeżeli się okaże, że odpukać, że będzie czwarta fala pandemii w Polsce? No już wchodzi. No właśnie, i co wtedy? No, trzeba podejmować, przecież o tym decyduje rząd, tak? I podejmować wszelkie kroki takie, żeby tym wszystkim nieszczęściom zapobiec. W mojej rodzinie dwie osoby umarły. Na COVID. Oczywiście chorowały na inne jeszcze choroby, ale gdyby nie COVID, to prawdopodobnie by żyli dwaj mężczyźni. Skoro pan się interesuje tą polityką, jak powiedział pan, nie za bardzo już, bo ale jest w perspektywie skrócenie kadencji tego Sejmu? I to, co teraz pan, bo śledzi pan chyba obrady. No śledzę. To, co się dzieje. Byłoby największą głupotą, żeby doszło do skrócenia kadencji. Prezes Kaczyński i ci, którzy decydują o losach tej partii, a w tej partii to również i o nas, ma doświadczenia. Ja wiem, jakie były opinie w 2007 roku. Doskonale pamiętam, jak siedzieliśmy, jak powtarzam, byłem w zarządzie głównym Związku Społecznym, byłem w najwyższych władzach Prawa i Sprawiedliwości, więc obserwowałem to wszystko i często, gęsto, nawet przede wszystkim w prywatnych rozmowach, to różne opinie były wypowiadane. Znając te opinie, uważam, że wszystko będą robić, żeby nie dopuścić do skrócenia kadencji. Ale kto to będzie robił? Proszę? Koalicja rządząca? To znaczy co? Będzie się starała o to, żeby nie było... Tak, skrócenia. Oczywiście. No, myślę, że wszystko postawią, żeby dociągnąć do końca kadencji tej kadencji właśnie. Dociągnąć? Tak, myślę, że tak. To nieładnie brzmi oczywiście, przepraszam najmocniej, ale osobiście uważam, że mimo różnych potknięć politycznych, sądzę, że trzeba być zadowolony z tego, co się w Polsce dzieje. O jakich potknięciach pan mówi? No myślę tutaj chociażby o tych ustawach, przy głosowaniu których znaleźli się w klubie PiS, znalazły się osoby, które nie zagłosowały, prawda? A później konsekwencje były takie, że wyszły z klubu. Pan takie w Sejmie była chociaż raz reasumpcja głosowania? Była. Czego ona dotyczyła? A ja nie pamiętam kiedy, czego dotyczyło, ale takie przypadki się zdarzały. To jeszcze mam jedno pytanie, kończąc dzisiaj naszą rozmowę. Jak ocenia pan teraz to, co mówi Jarosław Gowin? Nie tak dawno wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w koalicji rządzącej, a teraz ocena tego rządu, to co się dzieje, zaczyna coraz więcej mówić, coraz, no, nazwijmy to ciekawe rzeczy, ale troszeczkę jeszcze
pewnym stopniu osłonięte? Że ja uważam, że dzieje się. Ja uważam, przede wszystkim trzeba powiedzieć w ten sposób, że ten Sejm, który jest obecnie, nie ma żadnego porównania do tego, który był na samym początku. Ja byłem 2005, 2007, 2011. Znaczy na plus czy na minus? Nie, na minus, absolutnie na minus. Tu brak jest szacunku przede wszystkim. Ludziom się pomyliły pewne wartości. Ja wiem doskonale, że jeśli coś tam nie poszło jak należy, Gowin nie zdobył się, nie wywalczył tego, co chciał. Nie wiem, czy za dużo chciał, czy za mało chciał. Tego nie wiemy, prawda? No, ale to jest po prostu nieelegancko później mówić w ten sposób. To człowiek się kompromituje w mojej ocenie i szuka teraz wyjścia dla siebie. Kompromituje się tym, że mówi prawdę? Jaką prawdę? No prawdy, są dwie prawdy. Jeden mówi, to jest prawda ta, a druga prawda jest po drugiej stronie. Prawda, jeszcze trzecia prawda, tak jest, ale nie będziemy o tym mówić. W związku z powyższym, tak to wygląda. Ja sądzę, że jeśli by człowiek był z honorem, z twarzą, podziękował i nie komentował swojej służby na stanowisku wicepremiera. Nie poszło im, nie porozumieli się, w porządku, odchodzi od władzy i czekamy na inny układ w Sejmie. Taki układ, który pozwoli rządzić naszym krajem, dobrze rządzić naszym krajem do końca kadencji. I tu stawiam kropkę. Dziękuję bardzo za przebycie, za rozmowę. Krzysztof Maciejski, dzisiaj gościem programu Staszczyk Niezależnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.